Dobry wieczór wszystkim paniom. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy jesteście ze mną. Będziemy dzisiaj czytać bajeczkę na dobranoc, ale nie taką zwykłą bajeczkę, bo bajkę terapeutyczną, którą też można pomedytować, pozastanawiać się nad jej treścią, nad czymś głębiej niż tylko samą treścią. Napiszcie, czy jesteście, czy wszystko dobrze widać. Pani Weń napisze, że jest ok, super. Możecie też podzielić się w komentarzu, jak Wam dzisiaj minął dzień, jaki macie nastrój. Czy to jest taki dobry dzień na to, żeby zakończyć go właśnie bajką terapeutyczną. Dajcie znać. Jeszcze też tak zbierając się do tej bajeczki, możecie od razu zrobić sobie jakiś dobry klimat, wziąć kocyk, herbatę, ja też sobie biorę herbatkę, zapalam świeczkę. Kot jest tutaj obok, może będzie słychać zaraz mruczenie, na zawołanie przyszedł. Zróbcie sobie taki dobry klimacik, bo bajka to będzie też dobre 20 minut, myślę, czytania. Pani Justyna jest dobry wieczór, pani Kamila jest, pani Joanna, super, witajcie, że fajnie, że jesteście. Jeszcze poczekam chwilkę, aż się zbierzecie. Bajka terapeutyczna będzie czymś trochę innym niż relaksacja, chociaż zrobimy sobie ten elemencik relaksacji też na początku, czyli koncentrację na oddechu, pospinanie mięśni, żeby poczuć ulgę i potem będzie ta bajka, bo będzie bardziej właśnie działała na wyobraźnię. To będzie bajka o ptaszynie. Autorka ta sama, co od dziewczynki o kostce lodu. Znacie tą bajkę z mojego webinaru o wewnętrznym dziecku. Jak ktoś jeszcze nie widział, to bardzo zapraszam na mojego fanpage'a sobie obejrzeć. Więc to będzie podobnie fajna i głęboka bajka, bo wiem, że ta o kostce lodu bardzo Wam się podobała. I już ją gdzieś wysyłałam poprzez maila i gdzieś tutaj też umieszczałam, ale jeszcze nigdy nie była tak czytana w taki sposób, więc dzisiaj tak zrobimy. Pani Edyta pisze, że wczoraj zasnęła przy słuchaniu. Okej, dzisiaj też tak może być. Dzisiaj to już w ogóle będzie jak to bajka. Można rzeczywiście poczuć się jak dziecko i dobrze, jeżeli tak poczujecie się jak dzieci, które słuchają właśnie bajeczki na dobranoc, to myślę, że będzie miał to taki kojący, fajny efekt. Okej. No dobra. To myślę, że zaczniemy, także dzisiaj włączę troszkę inną muzykę, taką z odgłosami przyrody, ponieważ bajka o ptaszynie, o ptaszku, to żeby było tak spójnie, to włączę troszkę inną. Usiądźcie sobie wygodnie tam, gdzie jesteście. Możecie zamknąć oczy, żeby nie rozpraszać się. Chwila koncentracji na oddechu. Znów wydłużamy. Wdech. I wydech. Możecie chwilkę wyobrazić sobie, że jesteście nad jakimś takim strumyczkiem, który słyszycie. Głęboki wdech. Przytrzymaj chwilkę. I wydech. Długi wydech ustami. Wdech nosem. Tak przez minutę. Całe zadanie. Tylko koncentruj się na wdechu długim i wydechu.
wdech. Przytrzymaj chwilę, tak jakbyś się karmiła tym powietrzem. I wydech. Wdech. I wydech. Połóż rękę na przeponie, tak żeby brzuch unosił się do góry, jak oddychasz. Albo to może być takie uczucie, jakby się miał rozpiąć stanik przy oddechu. Jak się wypełniają, ta część wypełnia się powietrzem. Możesz rozmasować sobie troszkę skronie po całym tym pewnie pracowitym, może emocjonującym dniu. Dotknij siebie z czułością, z miłością, delikatnie. Cały czas oddychając głęboko. Teraz pospinamy troszkę ciało, żeby potem poczuć miłą ulgę. Zrobimy to troszkę szybciej niż wczoraj. Będziemy spinać całe ciało bez poszczególnych części. Zepnij wszystkie mięśnie i przytrzymaj. Raz, dwa, trzy i puść. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Puść. I jeszcze raz. Dwa, trzy. Puść. Odetchnij głęboko i za chwilę zaczynam czytać bajkę. Bajka o ptaszynie. Dawno, dawno temu, w pewnym małym miasteczku, w pewnym małym gniazdeczku przyszła na świat mała kolorowa ptaszyna. Ledwo się wykluła, a już w jej głowie były różne psoty i figle. Miała bardzo radosne usposobienie. Urodziła się z pięknymi kolorowymi piórkami, była wielkim słodziakiem. Jej rodzice, ptak, mama kwoka i ptak tata kruk oraz jej starsza siostra sowa przyjęli maleństwo tak, jak umieli najlepiej. Kwoka mama bardzo często była zajęta sama sobą oraz ogarnianiem gniazda. Wobec tego poświęcała jej mało czasu, często zostawiając ją samą. Wtedy mała ptaszyna smutniała, wyrywała sobie piórka, które zaczęły też coraz bardziej tracić swój piękny kolor. W tym smutku i oczekiwaniu na spełnienie swoich potrzeb
Postanowiła, że łatwiej będzie jej żyć tak, aby więcej nie pragnąć ciepła i miłości, gdyż ich nie dostawała. Schowała więc swoje marzenia, potrzeby i pragnienia bardzo, bardzo głęboko do swojego serduszka, które skrzętnie obudowała murem, aby nikt nie mógł jej już więcej zranić. Tata Kruk czasami wpadał do gniazda, rozpostarłszy swoje czarne skrzydła. Wtedy w gnieździe robiło się chwilami ciemno i zimno. Wtedy mała ptaszyna bała się i chowała w sobie. Czasem też tata, jak miał dobry humor, przynosił małej jakieś przysmaki, na przykład dżdżownice zawijane w sreberka, muchę na dziko i kilka innych smakołyków. Wtedy ptaszyna była szczęśliwa. Machała z radości skrzydełkami. Natomiast ten stan nie trwał za długo i znowu zostawała sama. Czasem też siostra sowa małej ptaszyny skubała ją z piórek. Czasem wypychała ją z gniazda. Niestety mama kwoka oraz tata kruk nie stawali wtedy w jej obronie. Mała pałętała się tak między nimi zagubiona, coraz bardziej zamknięta w sobie, z coraz mniej kolorowymi piórkami. Zaczynała coraz bardziej przypominać szarego wróbelka, który coś tam sobie ćwierkał pod nosem. Nikt za bardzo na nią nie zwracał już uwagi. Mijały szare dnie. Ptaszyna latała do szkoły, zdobywała różne umiejętności, miała wiele ptasich koleżanek i kolegów. Były to różne ptaki. Duże, małe, kolorowe, szare, sępy, kruki, wróbelki, sowy, kanarki i wiele innych. Z jednymi się wygłupiała, innymi się opiekowała, innych też się bardzo bała i ich unikała. Natomiast w jej ptasim życiu nie było osób, które mogłyby ją otoczyć swoimi ptasimi, ciepłymi skrzydełkami. Bardzo tego w głębi duszy pragnęła. Często zastanawiała się nad tym, kim ona tak naprawdę jest. Mając tylu znajomych, często przeglądała się w ich ptasich oczach z pytaniem, czy jest ze mną coś nie tak? Czemu nie ma nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować, okazać jej miłość i troskę? Zupełnie zapomniała, że jako mała ptaszyna zdecydowała się więcej nie pragnąć i w środku serduszka zbudowała olbrzymią studnię bez dna, składającą się z cegiełek niezaspokojonych potrzeb, samotności, rozczarowania, żalu i złości. Każdy, kto pokazał ptaszynie trochę zainteresowania, akceptacji i miłości, powodował, że echo z tej studni zaczynało się odzywać. Powodowało to w niej wielki strach. Każdy, kto próbował tam się dostać, był dla niej poważnym zagrożeniem. Ptaszyna ze strachu od razu zrzucała śmiałka, strzelając do niego złością i jadem, lub nawet czasami kupcząc na niego, a czasami uciekała i chowała się w swoim bezpiecznym gniazdku. Z jednej strony bardzo pragnęła miłości i bliskości z innymi, a z drugiej bardzo się tego bała. W związku z tym łatwiej było jej uciekać od dźwięku tej studni, wobec czego samotnie latała przez wiele lat, zatapiając się w swoim świecie iluzji i marzeń o idealnej miłości. Trwało to do pewnego zimowego dnia, kiedy spotkała na swojej drodze pewnego ptaka kanarka, który tak ją zaciekawił i zachwycił, że pomimo echa ze studni zapragnęła wpuścić go do środka. Stało się wtedy coś strasznego. W
wszystko zaczęło się trząść, jakby cegiełki ze studni zaczęły się kruszyć. Ona tak się tego przestraszyła, że znowu się schowała. Tym razem jednak to, co się wydarzyło, nie dawało jej spokoju. Ciągle słyszała echo ze studni. Bardzo bała się tam zajrzeć. To było przerażające. Ta studnia wydawała różne nieznajome dźwięki. Wydawała się nie mieć dna. Ptaszyna zapragnęła poznać prawdę. Tak bardzo nie chciała już samotnie latać i postanowiła zrobić wszystko, co mogła, aby to zmienić. Postanowiła poprosić o pomoc kogoś, kto pomoże jej poznać głębokość tej studni. Wybór padł na nietoperza, który doskonale znał różne mroczne zakamarki takich miejsc, szczeliny, groty i doły i doskonale poruszał się w ciemności i był dobrym przewodnikiem. Pod kierownictwem nietoperza zeszła do tej dziury głębiej i głębiej. Z każdym pokonanym kilometrem w dół było coraz ciemniej, smutniej i mroczniej, ale zeszła do samego dna. To, co zobaczyła tam, wprawiło ją w osłupienie. Na samym dnie studni leżał malutki, przestraszony orli pisklak ze złamanymi skrzydełkami. Ptaszyna podeszła do pisklaka, objęła go swoimi ptasimi skrzydełkami, przytuliła do swojego serca, oblała go potokiem łez, które obmywały jego delikatnie, wyblakłe skrzydełka, nadając im pierwotny kolor. To było niesamowite spotkanie. Taka podróż do głębin trwała jeszcze wiele razy. Przez kolejne spotkania ptaszyna otulała pisklaka opieką. Leczyła połamane skrzydełka. Budowała zaufanie i miłość. Podczas tej podróży odkryła, że ten mały orli pisklak to ona sama. Porzucona, samotna, z połamanymi skrzydełkami, bez koloru. Wreszcie odkryła swoją prawdziwą tożsamość. Teraz już wszystko stało się jasne. Urodziła się jako orlica, po to, aby bez lęku i strachu szybować wysoko po niebie, pełna piękna, siły i wolności. W środku nosiła swoją najpiękniejszą i najdelikatniejszą pisklęcą część, ukrytą pod mocnymi skrzydłami silnej i chroniącej to, co słabe i delikatne orlicy. Odtąd nie bała się szybować wysoko po niebie i zbliżać się do innych ptaków, gdyż wiedziała, że mała w niej jest bezpieczna. I poczuła się prawdziwie wolna. Koniec. Pozostań jeszcze chwilę w tym bajecznym stanie, w bajecznym wyobrażeniu i zapytaj sama siebie, czy poruszyła w tobie jakąś wrażliwą strunę ta bajka. Czy może czujesz, że jesteś jak ta orlica ze złamanymi skrzydełkami. Że trzeba do niej dotrzeć, zaopiekować się nią.
Sprawdź, czy bywasz taką ptaszyną z połamanymi skrzydełkami, z wyrwanymi kolorowymi piórkami, która wyrzekła się swoich pragnień, obudowała się może murem. Może to jest chociaż w kawałku twoja historia. Ta bajka jest o ptaszku, ale pod ptaszynę można też podstawić wewnętrzne dziecko. Na koniec spotkaj się jeszcze na chwileczkę ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Zobacz ją i zapytaj, co teraz czuje, kiedy posłuchała bajkę. Usłysz, co ci mówi. Zapytaj też, czego potrzebuje, bo może coś w tej bajce poruszyło twoje wewnętrzne dziecko, obudziło jakąś potrzebę. Może jakaś cegiełka muru pękła, bo się obluzowała i coś może dostrzeżesz albo poczujesz. Ale jeśli nic, to też jest ok. Jeżeli tak czujesz, możesz na koniec pogłaskać swoją wewnętrzną dziewczynkę po główce i samą siebie tak symbolicznie, jakby się utulała do snu po przeczytanej bajce. Jeżeli ktoś jeszcze nie otworzył oczu, to teraz może to zrobić. Wracamy do rzeczywistości. Możemy się troszkę rozciągnąć. Jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze coś napisać, podzielić się wrażeniami, może jakąś refleksją, myślą, to zapraszam. Jeszcze jestem tutaj chwilkę, chętnie przeczytam. Dajcie znać, jak w was to właśnie zarezonowało, czy coś wywołało, jakąś myśl, uczucie.
Pani Ewelina napisała, że strumyk wywołuje nieprzyjemne skojarzenia i lęk, i w związku z tym nie może tego słuchać. Okej, to dobrze, że mam nadzieję, że w takim razie pani nie słuchała tego, żeby nie pobudzać tego lęku, bo nie o to nam chodzi, więc jeżeli tak, jakieś takie bodźce się pojawiają albo skojarzenia, to zdecydowanie przerywamy, to nie robimy tego. Pani Anna pisze, że poruszyła, też jak ta orlica, nie wiem kim jestem. Okej, tak. Tak jak ta ptaszyna musiała przebyć długą podróż, żeby się tego dowiedzieć w ogóle, że jest to orłem, że nie jest krukiem, nie jest sową, nie jest kanarkiem, tylko jest orłem, tak, ale musiała się bardzo mocno w siebie zanurzyć do takiej tak nieprzyjemnej studni, posiedzieć tam troszkę. To jest proces i długa droga. Czy ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić? Pani Sylwia pisze, postać ptaszyny bardzo znajoma. Okej. To jest właśnie taka bajka o takiej podróży wewnętrznej, podróży do samej siebie, podróży wewnętrznej oraz tak o tym, jak, no, jak można siebie, no, na przykład właśnie nie poznać ze względu na to, że obudowało się swoje serce tym murem, żeby nie cierpieć, tak przekładając to na taki już język psychologiczny, tymi obłożenie się tymi mechanizmami obronnymi, żeby właśnie nie czuć jakiegoś pierwotnego bólu, czy jakichś pierwotnych zranień, ale tak, mechanizm obronny jest ważny i potrzebny, bo nie dopuszcza do tego, żeby się jakoś rozpadać non-stop, nie czuć ciągle tego cierpienia, ale jednocześnie bardzo ogranicza i zamyka jakieś inne drogi. No, w tej bajce na przykład drogę do poznania samej siebie, tego kim się jest. Pani Ewa pisze, choć nie jestem zwolenniczką bajek, to jednak ta chwila zatrzymania się po ciężkim dniu bardzo się przydała i moje wewnętrzne dziecko jest teraz spokojne i zadowolone. Cudownie, Pani Ewo, bardzo się cieszę. Bajki terapeutyczne mają moc, tak naprawdę są fajne i polecam, żeby sobie czytać, jest tego dużo. Na przykład jest taka książka Bukaja, Pozwól, że ci opowiem, może znacie, tam jest bardzo dużo takich różnych bajek, takich trochę przypowieści, a też, ach, już nie przypomnę sobie teraz autora, ale dużo też jest takich materiałów w internecie, gdzie coś powstało po prostu pod wpływem czyjejś terapii, czyjejś historii. Więc pewnie jeszcze jedną taką wam przeczytam. Tak jeszcze raz wspomnę, jakby ktoś chciał posłuchać tej pierwszej bajki, tej samej autorki o dziewczynce w kostce lodu, to ta bajeczka jest w moim webinarze. Pani A. Joanna pisze, dziękuję za bajkę, smutek i współczucie dla małej Asi, ale jeszcze nie czuję się silna na tyle, abym mogła poczuć się bezpiecznie i zaufać, aż ona, i zaufać mi do końca. Okej. No tak, bo zaufanie, prawda, się zdobywa i buduje całkiem długo. Szybko można je zburzyć, a długo się je buduje. Tutaj polecam bardzo to, co już mówiłam, takie pisanie listów do siebie, żeby na przykład zbliżać się do tego dziecka, no, na przykład poprzez takie wizualizacje, ale też poprzez pisanie do niego listów i też żeby to dziecko odpisywało. Piszemy, tak Bradshaw poleca, pisać dominującą ręką, tak jakby dorosły pisał na przykład, no witaj mała Asiu, co tam dzisiaj u ciebie? I Asia odpisuje na przykład, no nie chcę mi się dzisiaj z tobą rozmawiać, jeszcze ci nie ufam, tak? No i właśnie jak ten dobry rodzic akceptować to, przyjmować i tak powolutku zbliżać się do tego dziecka. Oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, że to są metafory, nie chodzi tu o jakieś rozdwojenie jaźni, czy jakieś poczucie, że się posiada w sobie kilka osobowości, to tylko metaforyczne rozczłonkowanie siebie, żeby po prostu lepiej rozumieć tam tą część emocjonalną, tą część bardziej racjonalną, dorosłą. Pani Bogumiła pisze, dobry wieczór. O, jak dobrze, ptaszyna bardzo mi bliska, zasnęła przez chwilę, nie była w tym momencie, gdy ptaszyna odkryła, że jest orłem. Okej, to będzie można jeszcze sobie jeszcze posłuchać i to bajka też jest na naszej grupie, jakby ktoś chciał sobie wziąć tekst, jeszcze sam poczytać, albo może dziecku swojemu przeczytać na przykład. Okej.
Słuchajcie, minęło pół godzinki obiecane, także jakby jeszcze coś, jeszcze były jakieś komentarze, pytania, piszcie dalej pod tymi filmikami. Na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się jeszcze jutro, o której dam znać. Jutro może być trochę później niż zazwyczaj, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, ale dam znać, napiszę na pewno tu na grupie. Do zobaczenia, drogie panie, dobrej nocy.